Niezwykle interesujące okazało się spotkanie z Marcinem Mellerem, znanym dziennikarzem i autorem książek, jakie odbyło się w Miejskiej Książnicy z okazji Tygodnia Bibliotek. Marcin Meller z sentymentem wspominał swoją pierwszą bibliotekę. A moja w ogóle taka pierwsza biblioteka to na Starym Mieście w Warszawie, na ulicy Świętojańskiej. Ja nawet nie wiem, czy jeszcze jest ta biblioteka. Chyba jest. Trzeba sprawdzić. Muszę sprawdzić, jak będę następnym razem, bo się na Starym Mieście wychowywałem w Warszawie i tam był w tej bibliotece jeden łobuz, zbrodniarz, znaczy mówię nie o personelu, tylko o kliencie, który na pierwszej stronie wszystkich kryminałów pisał, kto zabił. I kilka razy się sparzyłem, już chodziłem do pani bibliotekarek i prosiłem, jak brałem książkę z półki, żeby zajrzały i sprawdziły, czy ten łobuz znowu tego nie napisał. Więc one zaczęły to wydzierać żyletką, on się wycwanił i potem dopisywał na przykład na 35 stronie, co było jeszcze gorsze, bo już zdążyłem się wciągnąć w zagadkę, a tutaj taka niespodzianka. Podczas spotkania dziennikarz opowiadał o swojej książce napisanej wspólnie z żoną Anną Dziewit-Meller w 2011 roku, Gaumardzios, opowieści z Gruzji. Dosłownie życzę ci zwycięstwa, pełni funkcję naszego na zdrowie. I więc oni jak wznoszą toasty swoje słynne, gruzińskie, długie, to kończą tym Gaumardzios. To jest tytuł drugi, bo pierwszy tytuł, jaki nam przyszedł do głowy, to był Szaszłyk. Dlatego, że Szaszłyk pochodzi z Kaukazu, ale przede wszystkim dlatego, że nasza książka składa się z różnych bardzo zróżnicowanych opowieści, tak jak szaszłyk składa się z różnych kawałków czegoś, tylko jest oś wspólna tam w postaci szpady, a u nas w postaci Gruzji nas. No ale przestraszyliśmy się, że z takim tytułem wylądujemy wśród książek kucharskich, więc tytuł Gaumardzios. Wydawca, jak usłyszał ten tytuł, to się załamał, mówiąc, że nikt czegoś takiego nie kupi. Mama ani do dzisiaj nie potrafi wymówić tytułu, no ale dlatego dodaliśmy opowieści z Gruzji. Ale udało się. Autor w bardzo interesujący sposób dzielił się wiedzą, wrażeniami i emocjami. Sporo uwagi w swoich opowieściach poświęcił gruzińskiej kuchni i gościnności, zwłaszcza biesiadowaniu i wpisanej w krajobraz kulturze picia wina. W trakcie prelekcji słuchacze mogli podziwiać piękne zdjęcia wykonane podczas licznych wyjazdów dziennikarza do Gruzji. Ona zebrała w sumie dobre albo nawet bardzo dobre recenzje. No i w ogóle sprzedaż jej przekroczyła wszystkie nasze najśmielsze oczekiwania i to, że cały czas znajduje nabywców i czytelników. Niemniej znalazły się też niedobre recenzje i te krytyczne recenzje łączyło to, że zarzucono nam, że napisaliśmy książkę pijacką. I jak ja to pierwszy raz przeczytałem, to się trochę zdziwiłem, bo na pewno nie taka była nasza intencja. Zaczęliśmy przeglądać, no i faktycznie trochę nam dużo tego wina się leje. Nawet przy kolejnych wydaniach, ja gadałem za nią, może wyrzucimy część tych opisów, no ale stwierdziliśmy, że taka była ta książka, tak zostaje, dopiszemy nowe rzeczy, napisaliśmy właśnie nowy rozdział, ale szkielet, znaczy nie szkielet, po prostu tak jak wyszła parę lat temu, to ta część jest bez zmian. I wtedy zaczęliśmy się tłumaczyć, że okej, może ona pijacka, ale po gruzińsku pijacka, bo polska literatura alkoholowa jest zazwyczaj bardzo smutna i dołująca, bo autor pije, bo cierpi, a cierpi przez, nie wiem, kobietę, ojczyznę, albo jedną i drugą, w związku z czym pije i wszystkim jest smutno, jemu, nam. A gruzińska literatura, czy film pijacki jest zawsze bardzo wysoki. Znaczy oni piją, bo kochają życie, w związku z czym piją, wtedy jeszcze bardziej kochają życie, wszyscy się drą straszliwie, padają w ramiona i jest fajnie. No i tak jest w naszej książce. Jednak pierwszy wyjazd Marcina Mellera do Gruzji nie był przyjemny i bezpieczny. W 1992 roku wyjechał jako korespondent do kraju, w którym toczyła się wojna. Miał wtedy 24 lata. Pierwszy był właśnie wojenny, w związku z czym to były 92 rok i dosyć paskudne czasy dla Gruzji, czy w ogóle całego tego rejonu. Kiedy przyjechałem, to trwała jedna wojna domowa, za chwilę miała się rozpętać druga. Tbilisi, stolica kraju, było zwyczajnie bandyckim miastem, gdzie strach było wyjść w nocy, bo strzelali, gdzie potrafiono w biały dzień na światłach przystawić pistolet do głowy i zabrać samochód. Więc wiem, że to trochę brzmi dziwnie, no bo ten pierwszy wyjazd w takich warunkach spowodował, że jednocześnie ja się tą Gruzją zauroczyłem i chciałem wracać, bo też poznałem kapitalnych ludzi i poczułem atmosferę, wyobrażając sobie, jak to jest, jak to może być, jak nie będzie wojny. W związku z czym, kiedy wtedy mnie prosili o wznoszenie jakiegoś toastu, to ja zawsze właśnie mówiłem, że za to, żebym wrócił tu w czas pokoju, jako zwyczajny turysta, a nie korespondent wojenny. No i to się udało, to się stało, więc
Ale to był pierwszy raz. Na obszerną relację ze spotkania i wywiad z Marcinem Mellerem zapraszamy do Kulturalnej TV-ki już za tydzień.